Nie wiem, czy słyszeliście o tym, że święty Franciszek bywa nazywany świętym Franciszkiem Serafickim, zakon Franciszkanów bywa nazywany zakonem Serafickim, a Matka Najświętsza nosi tytuł Królowa Zakonu Serafickiego. Pokój dobro, witam was bardzo serdecznie. Kim są Serafini. Serafini najogólniej mówiąc, nie wchodząc w szczegóły, to aniołowie, którzy są najbliżej Pana Boga, płoną miłością, płoną miłością. Dlaczego święty Franciszek otrzymał taki tytuł. Tytuł czy godność, czy zaszczyt serafina. O tym dowiemy się w dzisiejszym słowie na dobranoc. Dzisiaj kolejny rozdział z biografii świętego Franciszka, napisanej przez Tomasza Szczelano. Dzisiaj trzy takie ważne momenty już po śmierci Franciszka, a więc emocje, które towarzyszyły i ludziom z Asyżu, i braciom. Potem dowiemy się nieco o stygmatach Franciszka. No i właśnie o tym jak to się stało czy z jakiego powodu mówimy na niego Święty Franciszku Seraficki. Serdecznie zapraszam. Zebrała się wielka rzesza ludzi, którzy chwalili Boga i mówili: Chwalebny i błogosławiony Panie, Boże nasz, który nam niegodnym powierzyłeś tak drogocenny depozyt Cześć i chwała niech ci będzie, niewysłowiona trójco. Tłumnie wyległo całe miasto Asyż. Spieszyły wszystkie okolice, aby widzieć wielkie sprawy Boże, jakie Pan Majestatu okazał chwalebnie na świętym swoim słudze. Każdy śpiewał pieśń wesela, jak mu poddawała radość serca. Wszyscy błogosławili wszechmoc zbawiciela za spełnienie ich pragnienia. Wszakże synowie, pozbawieni tak dobrego ojca, lamentowali i swoje serdeczne przywiązanie okazywali we łzach i wzdychaniach. Ale ich smutek złagodziła niesłychana radość. Ich umysły wprawił w wielkie zdumienie nowego rodzaju cud. Szlochanie zmieniło się w kantyk, a narzekanie w radosne okrzyki. Bo nigdy nie słyszeli, ani nie czytali w pismach o tym, co stało przed ich oczyma, co z trudem można by im było wytłumaczyć, gdyby nie dowodziła tego oczywistość. Naprawdę wyraziła się w nim forma krzyża i męka niepokalanego baranka, który zgładził grzechy świata. Wyglądał jakby świeżo zdjęty z krzyża, ręce i stopy miał przebite gwoździami. A prawy bok jakby zraniony lancą. Widzieli, jak jego ciało, przedtem czarne, teraz nabrało blasku i swoim pięknem zapowiadało nagrodę błogosławionego zmartwychwstania. Zauważyli wreszcie, że jego oblicze było jak oblicze anioła, jakby żył, a nie umarł. Inne członki stały się delikatne i giętkie, jak u niewinnego dziecka. Jego nerwy nie skurczyły się, jak bywa u zmarłych, skóra nie stwardniała, członki nie zesztywniały, ale dawały się tu i tam układać. Kiedy tak wszystkich patrzących uderzyło to dziwne piękno, a jego ciało jaśniało. Z kolei dziwnym było oglądać na środku dłoni i stóp nie tylko przebicia gwoźdźmi, ale same gwoździe utworzone z ciała, zachowujące czerni żelaza, a prawy bok zaczerwieniony krwią. Te znamiona męczeństwa nie wzbudzały obrzydzenia w umysłach patrzących, ale przydawały wielkiej ozdoby i wdzięku, jak zwykły czynić czarne kamyki w białej posadzce. Bracia i synowie przybiegli i z płaczem całowali ręce i nogi czcigodnego Ojca, co ich opuścił, a także i prawy bok, którego rana nasuwała uroczystą pamięć na tego, który z tegoż boku właśnie wylał krew i wodę, kiedy pojednał świat z Ojcem. Każdy z ludu, kto został dopuszczony nie tylko do ucałowania ale i do oglądania świętych znamion Jezusa Chrystusa, jakie święty Franciszek nosił na swym ciele, uważał to za największe dobrodziejstwo sobie wyświadczone. Któż bowiem, widząc te znamiona, nie cieszyłby się raczej niż płakał? A jeśli by ktoś płakał, to czyżby tego nie czynił raczej z radości niż ze smutku? Kto miałby tak pancerne piersi, żeby się nie wzruszyć? Kto by miał tak kamienne serce, żeby nie pobudzić się do żalu, nie zapalić do miłości Bożej, nie uzbroić w dobrą wolę? Któż byłby tak tępy, tak niepoczytalny, kto by nie rozpoznał oczywistej prawdy, że święty ten, jak na ziemi był wybrany do szczególnego zadania, tak w niebie będzie wywyższony do niewymownej chwały. O, osobliwy to dar i szczególna oznaka miłości zdobić rycerza tą samą zbroją chwały, jaka przysługuje samemu królowi dla jego najwyższej godności. O, cudzie godny wieczystej pamięci, sakramencie godny bezustannego zachowania w przedziwnym szacunku, jako że przedstawiasz w naocznej wierze tę tajemnicę, w której krew niepokalanego baranka, płynąca obficie z pięciu ran, obmyła zbrodnie świata. O, wzniosła ozdobo życiodajnego krzyża, co ożywia umarłych, a swoim ciężarem ciśnie słodko i kole przyjemnie, iżby w nim martwe ciało ożyło, a słaby duch się umocnił. Wielce umiłował cię Franciszek, jeśli go tak bardzo chwalebnie ozdobiłeś. Chwała i błogosławieństwo jedynemu mądremu Bogu, który odnawia znaki i tworzy nowe cuda, a żeby umysły słabych pocieszyć za pomocą nowych objawień i żeby poprzez cud w rzeczach widzialnych porwać ich serca ku miłości rzeczy niewidzialnych. O dziwne i miłosne zrządzenie Boże, które wyklucza wszelkie podejrzenie co do nowego cudu. To, czego cudownie miał dokonać we Franciszku obecnym na ziemi, najpierw litościwie pokazał w serafinie, który był z nieba. Prawdziwy Ojciec Zmiłowań chciał pokazać, jak wielkiej nagrody godny jest ten, kto stara się kochać go całym sercem. Mianowicie, godny jest umieszczenia w najwyższym, najbliższym Boga chórze duchów niebieskich. Możemy to bez wątpienia osiągnąć, jeśli, jak serafin, wyciągniemy dwa skrzydła ponad głową. To znaczy, jeśli za wzorem świętego Franciszka, w każdym dobrym uczynku będziemy mieć czystą intencję i prawe działanie. A niestrudzenie we wszystkim, skierowując je do Boga, będziemy pragnęli podobać się tylko Jemu samemu. Aby nakryć głowę, te skrzydła muszą się koniecznie połączyć, ponieważ Ojciec świateł nie przyjąłby prawych uczynków bez czystej intencji i na odwrót. Mówi bowiem: Jeśli oko Twoje było szczere, całe ciało Twoje będzie światłe. Ale jeśli by było złe, całe ciało twoje będzie ciemne. To oko nie jest szczere, które nie widzi tego, co należy widzieć, czyli nie dochodzi do poznania prawdy, albo patrzy na to, czego nie należy widzieć, czyli nie ma czystej intencji. Otwarty rozum widzi, że w pierwszym przypadku nie jest ono szczere, a ślepe. W drugim zaś złe. Pióra tych skrzydeł to miłość ojca, miłosiernego zbawcy, oraz bojaźń pana, sędziego straszliwego. Powinny one unosić dusze wybranych ponad sprawy ziemskie, złe poruszenie tłumiąc, a czyste afekty porządkując. Dwoma zaś skrzydłami należy latać celem wypełnienia dwojakiej miłości bliźniego. Mianowicie duszę jego karmić słowem Bożym, a ciało podtrzymywać wsparciem doczesnym. Te skrzydła bardzo rzadko się stykają, jako że trudno o kogoś, kto mógłby wypełnić obydwie czynności. Pióra tych skrzydeł to różne uczynki na rzecz bliźniego, służące do udzielania mu rady i pomocy. Wreszcie dwoma skrzydłami należy okrywać ciało, Ogołocone z zasług. Normalnie dokonuje się to wtedy, kiedy człowiek, obnażony na skutek grzechu, ubiera się z powrotem w niewinność pokuty oraz spowiedź. Pióra tych skrzydeł to wielorakie uczucia, co rodzą się z żalu za grzechy i z pragnienia sprawiedliwości. To wszystko święty ojciec Franciszek wypełniał jak najdoskonalej. Zobrazował i wykształcił w sobie serafina. Trwając na krzyżu, zasłużył na dołączenie do najwyższego stopnia duchów. Zawsze bowiem był na krzyżu. Nie uchylał się przed żadnym trudem i bólem, żeby tylko w sobie i z siebie wypełnić wolę Pana. Bracia, którzy z nim przebywali, wiedzą, jak codziennie i stale głosił Jezusa. Jak słodko i rozkosznie rozprawiał o nim, jak łagodnie i z pełną miłością rozmawiał na jego temat. Z obfitości serca usta mówią. Światłe źródło miłości napełniało jego całe wnętrze i biło na zewnątrz. Zaprawdę, bardzo dużo miał wspólnego z Jezusem. Jezusa nosił w sercu. Jezusa na ustach, Jezusa w uszach, Jezusa w oczach, Jezusa na rękach, Jezusa w całym ciele. Ileż to razy, gdy siadał do stołu, słysząc, wzywając, lub myśląc o Jezusie, zapominał o pożywieniu dla ciała i, jak czytamy, o jednym ze świętych, patrząc, nie widział, słuchając, nie słyszał. Po wiele razy, gdy szedł drogą, rozmyślając i śpiewając o Jezusie, zapominał o podróży i wszystkie żywioły zapraszał do pochwały Jezusa. A ponieważ z przedziwną miłością zawsze nosił i chował w swym sercu Chrystusa Jezusa i to ukrzyżowanego, dlatego ponad wszystkich został naznaczony Jego chwalebnym znamieniem. Wpadając w zachwyt, kontemplował go siedzącego w niewypowiedzianej i niepojętej chwale po prawicy ojca, z którym on, jako współ najwyższy, syn najwyższego, w jedności ducha świętego żyje i króluje, zwycięża i panuje. Bóg wieku iście chwalebny przez wszystkie wieki wieków. Amen. No, coś niebywałego. Coś niebywałego, tak umiłować Pana Boga, żeby zasłużyć sobie na takie wyróżnienie. Być przyozdobionym w zbroję, która przynależy się samemu królowi. A chodzi tutaj o zbroję stygmatów, o znaki Bożej męki, ale znaki też zwycięstwa nad złem. Tak umiłować Pana Boga. Tak bardzo nosić go w swoim sercu, takie mieć pragnienie Jego miłości, żeby być wywyższonym do tego stopnia, by być w najbliższym gronie samego Boga, w gronie Serafinów, święty Franciszek Seraficki. Kiedy będziecie po raz kolejny słyszeli o zakonie serafickim albo o świętym naszym ojcu serafickim, to już będziecie wiedzieli, o czym mowa. Natomiast warto sobie jeszcze raz przesłuchać ten opis związany ze skrzydłami. Trzy pary skrzydeł. Jedne nad głową, jedne które osłaniają ciało, i jedne służące do latania. Właściwie nad głową, do latania i osłaniające ciało. Te nad głową to nasze uczynki, nasze myśli, które muszą iść w zgodzie. Musi być ta sama szczera intencja i dobry czyn skrzydła do latania, to, to miłość bliźniego, to karmienie go dobrym słowem i, i troska o sprawy doczesne. No i te, które przysłaniają ciało, no to oczywiście przyobleczenie się w stan łaski uświęcającej i, i, i właśnie tej, tej łaski, która związana jest ze spowiedzią. Przepiękny obraz, przepiękna metafora związana z Serafinem. Franciszek to w sposób doskonały realizował w swoim życiu. Dlatego zasłużył na taką nagrodę. My też mamy szansę, my też możemy zatroszczyć się o to, by być tam w niebie, czy w Chórze Aniołów, czy z Franciszkiem Serafickim razem pewnie gdzieś tam będziemy się spotykać oczywiście tutaj żartuję to będzie totalna komunia to, 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 jest, to jest coś niewyobrażalnego. Natomiast widzimy, że, że warto, warto się starać i warto nosić Chrystusa w swoim sercu, w swoich ustach, uszach, na ustach, jak już mówiłem, w całym swoim życiu, po to, żeby, żeby tam z Bogiem być później zjednoczonym. Dobrze, tyle na dzisiaj. Życzę dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy i zapraszam na modlitwę na zakończenie dnia. Pokój, dobro, wszystkiego dobrego.